politykiem, a wiem, że tego potrzebuje Polska. Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniami mamy niestety tylko jedno miejsce w prezydium i w to miejsce będziemy rekomendować byłego wicemarszałka z poprzedniej kadencji, pana senatora Marka Pęka. Jest to młody polityk, bardzo zdolny, prawnik, bardzo aktywny. Jestem przekonany, panie senatorze, że będzie pan sprawował tą funkcję bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, że pan wyraził zgodę. A to jest nasza decyzja, decyzja polityczna i pan marszałek Marek Grodzki. Mam nadzieję, że dziś zostanie wybrany na wicemarszałka, o co będziemy apelowali do pana marszałka Grodzkiego. Szanowni Państwo, może teraz, panie senatorze, dwa słowa pan, może nawet dwa zdania, proszę bardzo, trzy zdania, a później jeszcze chciałbym kilka słów powiedzieć. Panie marszałku, szanowni Państwo, no ja jestem oczywiście bardzo zaszczycony tą nominacją. Desygnowano mnie w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Jest to decyzja Prezydium Komitetu Politycznego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, szefa klubu, pana marszałka Ryszarda Terleckiego. Oczywiście dla mnie to wielkie wyzwanie, zobowiązanie. Będę starał się, jeżeli Senat mnie na to stanowisko wybierze, realizować tą funkcję jak najlepiej. No, niezwłocznie spotkamy się na pewno z panem marszałkiem Grodzkim jako ja jako kandydat, pan senator Marek Martynowski jako szef senackiej części klubu. Wniesiemy odpowiednie pisma, wniosek o to, ażeby ten wybór dokonał się jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Tak jak pan marszałek wspomniał, jesteśmy największym klubem w Senacie, 48-osobowym. Mamy prawo zarówno mieć marszałka, jak i desygnować suwerennie kandydata na to stanowisko. Ja jestem senatorem drugą kadencję. Z panem marszałkiem Karczewskim współpracowałem bardzo blisko i owocnie w poprzedniej kadencji. Byłem sekretarzem Senatu, byłem wicemarszałkiem. Teraz ta współpraca również układała się bardzo dobrze. Myślę, że nadal będzie się świetnie układać. No, w Senacie sytuację polityczną mamy jasną. Senat jest w tym momencie takim najmocniejszym ogniwem opozycji. Służy wprost takiej walce z rządem, więc tych wyzwań dla nas jako klubu Prawa i Sprawiedliwości w Senacie jest wiele. Właściwie każde głosowanie teoretycznie jest do wygrania. Potrzeba takiej bardzo mocnej mobilizacji senatorów Prawa i Sprawiedliwości, aktywności. Będę na to bardzo zwracał uwagę. Będę po prostu starał się bronić w Senacie decyzji polskiego rządu. Będę się starał również zwracać uwagę na to, ażeby praca przebiegała zgodnie z regulaminem. Jak Państwo wiecie, mamy bardzo wiele pretensji w tym zakresie do obecnego kierownictwa Senatu. Obradujemy nieustannie w jakimś nieznanym regulaminowi trybie, a więc tutaj na pewno będziemy przeciwko temu protestować. W sprawach takich technicznych, codziennych deklaruję oczywiście współpracę z panem marszałkiem Grodzkim, z całym prezydium Senatu, no bo to jest pewien dobry obyczaj polityczny, ażeby w sprawach takiego życia codziennego pewnych granic nie przekraczać, stosować dobre obyczaje, kulturę. Tutaj na pewno będę się z tego wywiązywał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze, panie marszałku. Szanowni Państwo, Państwo wiecie, wczoraj została w późnych godzinach wieczornych uchwalona bardzo ważna ustawa. Będziemy apelowali, będziemy prosili pana marszałka Tomasza Grodzkiego o natychmiastowe przystąpienie do pracy. Trwa posiedzenie Senatu. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości są gotowi do podjęcia tego wyzwania, podjęcia pracy nad tą ustawą. Tak naprawdę od dnia dzisiejszego liczymy na to i apelujemy i prosimy pana marszałka, żeby te prace już dziś zostały rozpoczęte. A jeszcze na marginesie, już takim ostatnim słowem. Dziś
są urodziny pana marszałka Grodzkiego, więc życzymy panu marszałkowi wszystkiego najlepszego i życzymy również tego, aby pan marszałek podejmował dobre decyzje dla Polski. Dużo zdrowia. Dzień dobry, Michał Dudzik, Telewizja Polska. Panie marszałku, czy w pana opinii pan marszałek Tomasz Grodzki powinien również zrezygnować z pełnienia funkcji marszałka i oddać się pracy na rzecz zdrowia ludzi jako lekarz? To jest, panie redaktorze, decyzja indywidualna, decyzja nas, senatorów, decyzja nas, polityków. Każdy podejmuje decyzję w swoim sumieniu. Agata Adamek, TVN24. Panie marszałku, ja mam pytanie, czy ktoś wywierał na pana jakąś presję? Oczywiście pytam o tło polityczne pana decyzji, bo myślę, że nie tylko tło zawodowe jest jej przyczyną. Mówi pan, a druga sprawa to to, że mówi pan, że będzie pan jeszcze bardziej nawet aktywny w polityce niż wcześniej. Na jakim polu pan tę aktywność podejmie? Może rządowym na przykład? Nikt nie wywierał na mnie żadnej presji. To był mój pomysł, moja decyzja, która została przyjęta z pełną aprobatą przez... Nikt pana nie namawiał, żeby pan został? Owszem, namawiałem. Tak, to w drugą stronę, owszem, była presja, ale niezbyt mocna, bo u nas, w naszej partii możemy podejmować i podejmujemy decyzje zgodnie z własnym sumieniem i też oczekiwaniami. No też wiemy sami najlepiej, w czym czujemy się dobrze, gdzie jesteśmy potrzebni. Także ta decyzja, to była moja decyzja, ale już później po rozmowie, po dyskusjach, po debacie, podjęta również ze zrozumieniem przez całe Prezydium Komitetu Politycznego. A jakie następne pola działalności politycznej przed panem? W Senacie. Tylko? Na razie tylko. Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Panie marszałku, kilka tygodni temu, gdy poseł opozycji Michał Szczerba wzywał pana do oddania 400 tysięcy złotych, mówił o tym, że pan wyłudził uposażenie dodatkowe tutaj z Senatu. Pan mówił, że pozwie posłów opozycji. To się nie stało. Dlaczego? I jak pan ocenia fakt, bo rzeczywiście tutaj w kuluarach, nawiążę do pytania Agaty Adamek, krążą spekulacje, że Prawo i Sprawiedliwość jednak chciało, żeby pan podał się do dymisji w związku ze sprawą dorabiania się. Jest ekspertyza Głównego Inspektoratu Pracy, która nie jest dla pana korzystna. Znaczy, Główny Inspektor Pracy twierdzi, że cała ta sytuacja może być zakwestionowana przez sąd. Pani redaktor, pani w swoim krótkim pytaniu podała 3 fake newsy, z którymi się nie zgadzam, a fake newsów nie będę komentował. Dziękuję bardzo. To znaczy, bardzo. Ale które konkretnie? Bo ja mogę panu przeczytać ekspertyzę Głównego Inspektoratu Pracy. Nie, pani marszałku, jak pani zarzuca fake newsy, ale ja odpowiedziałem, to ja przeczytam panu tą tak, może ekspertyzę. Pani redaktor, ja nie będę słuchał pani ekspertyz. Ja mam swoje. To nie swoje są moje ekspertyzy, to jest Głównego Inspektoratu swoje, Pracy. Ja posiadam swoje. Pan poseł Szczerba został pozwany. Pani doskonale wie, że... Dobrze, to po kolei. Pierwszy, że został niepozwany. Został pozwany. No twierdzi, że nie. Rozmawiałam dzisiaj z nim. Mówię, że żaden pozew do niego nie trafi. No to niech odbiera korespondencję, to będzie, to się dowie o tym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, fake newsem jest to, że to było, moje działania były niezgodne z prawem. Ja mam bardzo wiele opinii o tym, że było to zgodne z prawem. No i to chyba wszystko. A kontrola Głównego Inspektoratu Ale Pracy? Kontrole, Główny były... Inspektorat Pracy twierdzi, że nikt nie pracował w ten sposób w szpitalu, to, że mając nikt nie etat pracował, jednocześnie to, że pracując nikt nie na umowę o dzieło. Pani redaktor, przepraszam bardzo. Ja już odpowiedziałem na pani, jak pani chce nie, no pan powiedział, spotkać że nie ma się ze mną ekspertyzy. I dopytać szczegóły. Panie marszałku, proszę ja bardzo, mam mogę ręce, się z panią umówić. Mogę się z panią umówić i... Może być zakwestionowany w postępowaniu sądowym. To jest ostatnie zdanie z tej ekspertyzy. Może być, ale nie musi być. To jest język prawniczy. Ja mam liczne ekspertyzy, które potwierdzają, że moje działania były absolutnie zgodne z prawem i w prawie. Czyli rozumiem, że jeśli Kancelaria Senatu wezwie pana do zwrotu tych pieniędzy, to pan ich nie zwróci. Pani redaktor, nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek poza panem posłem Szczerbą formułował tak irracjonalne apele.
Dzień dobry, Radomir Witt, TVN24, panowie marszałkowie. Nie ukrywam, że to też trochę bardziej pytanie do marszałka Karczewskiego z perspektywy lekarskiej. Chodzi o ministra Szumowskiego i jego zastępców. Opozycja domaga się wyciągnięcia konsekwencji politycznych, ale też prawnych. Pyta, co robiły służby, a chodzi o zakup maseczek, które okazały się towarem złym. To wszystko wynika z publikacji Gazety Wyborczej. Chodzi też o niejasne, jak pisze Gazeta Wyborcza, okoliczności zakupu tych maseczek. Czy powinny zostać wyciągnięte konsekwencje i dlaczego tak późno służby sprawą się zainteresowały? Panie redaktorze, wszystko zostanie wyjaśnione i wczorajsze oświadczenia Ministerstwa Zdrowia, wydaje mi się, znaczy nie wydaje się, tylko jestem przekonany, że są jednoznaczne i działania ministerstwa zostały wczoraj bardzo wyraźnie określone. Tyle mam do powiedzenia. Zgadzam się z stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, które w sposób jednoznaczny będą domagać się zwrotu pieniędzy albo towaru, który jest, jak to powiedział pan minister Szumowski, adekwatny. I to zamyka sprawę. A nie mają panowie takiego poczucia, jak mówi część opozycji, niesmaku, że mamy tutaj jakieś prywatne relacje, prywatne znajomości? Ale to pan mówi o tych, panie redaktorze, nie ma żadnych relacji, jest... No są znajomości, no to wynika z tej publikacji. No to panie redaktorze, my też się znamy, wie pan, no i co z tego wynika? No i nie handlujemy maseczkami. Nic z tego nie wynika, panie redaktorze, znamy się od kilku lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adamina Sajkowska, Polsat News. Panie marszałku, obserwujemy duży wzrost zakażeń koronawirusem na Śląsku. Wczoraj wicepremier Sasin mówił o tym, że na razie nie ma takiego pomysłu i nie ma takiej możliwości, żeby Śląsk, województwo śląskie odizolować. Tymczasem były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mówi tak. Za chwilę może się okazać, że Śląsk stanie się polską Lombardią. Tam nie widać rządzących. Tam ludzie umierają w samotności i ciszy, otoczeni przez kordony policji, bo to jedyny pomysł rządu. No, wie pani, to są paskudne słowa. Muszę powiedzieć, że dziękuję pani, że pani przeczytała, bo te słowa na pewno nie powinien, takich słów nie powinien wypowiedzieć polityk. Wszyscy pacjenci są otoczeni troską. Jest sama obecność pana wicepremiera świadczy o tym, jak wielką wagę przykładamy do tego, aby to ognisko jak najszybciej opanować. I tyle mam do powiedzenia. I rząd, minister zdrowia, ale również władze lokalne, wojewoda, ale również i włączają się w walkę z koronawirusem na Śląsku samorządowcy, więc te słowa wypowiedziane nie są godne słów byłego ministra, polityka. Bardzo żałuję, że takie słowa padły. Panie ministrze, ale na Śląsku powinny być podjęte konkretne działania z tego względu, że już teraz województwo śląskie... To proszę powiedzieć, jakie działania? No bo jeżeli konkretne działania, są dodatkowe testy, są ludzie otoczeni opieką, jest wszystko, co powinno być robione i można mówić więcej, tylko co? Ja się pytam pana Arłukowicza, co? Niech cokolwiek zaproponuje konstruktywnego, niech nie buduje i nie podnosi napięcia niepotrzebnego, bo Polakom jest potrzebny spokój i spokój polityczny, i tu mówię o wyborach prezydenckich, ale również spokój w zakresie walki z koronawirusem. Ta walka jest prowadzona bardzo intensywnie, bardzo skutecznie. Jesteśmy chwaleni przez zagranicę, bo przygotowaliśmy się do walki z koronawirusem. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy stoją na pierwszej, na drugiej, na trzeciej linii frontu, bo nie tylko ten pierwszy front jest istotny i ważny. Tam jest największe narażenie swojego zdrowia, życia, a również zdrowia i życia swoich rodzin. Wczoraj był dzień pielęgniarki. Szczególnie chciałbym podziękować pielęgniarkom, które niezwykle ofiarnie, z wielką empatią i wielkim poświęceniem pracują. Są niewidoczne, nie tylko dlatego, że nie nagrywają kamery, ale też pracują w kombinezonach, są niewidoczne, ale zawsze czuję się niezwykłą serdeczność i troskę o pacjenta. I ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pielęgniarkom. Panie marszałku, ale pan wie, że pojawia się taka opinia, że gdyby faktycznie w całej Polsce testowano tak jak obecnie na Śląsku, mogłoby się okazać, że tych zakażeń jest o wiele więcej. Nie ma takiej możliwości, aby wszędzie i wszystkich testować, dlatego że nie byłyby wykonane testy dla tych, którzy naprawdę potrzebują. Testy nie są profilaktyczne, testy są, one muszą mieć wskazania. Takie są zalecenia WHO.
WHO, takie są zalecenia logiki i tak się postępuje, bo gdybyśmy badali wszystkich, to byśmy nie wyłapali tych, u których to było najbardziej potrzebne i konieczne. Także testy powinno się robić nie profilaktycznie, nie wszystkim. Pewno, że w pewnym zakresie takie badania będą robione, bo one są na całym świecie robione, tak jak sondaże wyborcze są robione, tak samo na pewnym obszarze będą robione badania, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja. To tak się robi i tak się będzie robiło. To są normalne badania naukowe. Natomiast testy są elementem postępowania walki z koronawirusem i są określone zasady przez WHO i my te zasady wszystkie wypełniamy. Dziękuję. Miłosz Kłoczek, TVP Info. Panowie, czego oczekujecie po spotkaniu pana prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Grodzkiego? Czy myślicie, że uda się zmiękczyć to stanowisko marszałka Senatu w sprawie procedowania ustawy, która wczoraj została przegłosowana w Sejmie? I gdyby jeszcze, być może oboje panowie, marszałek Grodzki jako lekarz, profesor i chirurg, w czasie pandemii koronawirusa nie byłoby lepiej, gdyby zajął się medycyną, a nie polityką? Bo pan marszałek Karczewski tak bardzo oszczędnie w słowach się do tego odniósł. Będę dalej oszczędny w słowach, bo każdy podejmuje decyzje we własnym sumieniu i tyle odpowiem. Natomiast jeśli pan marszałek pozwoli, to odpowiem również na to pytanie. Ja jestem optymistą. Wierzę, że rozmowa pana prezydenta z panem marszałkiem profesorem Tomaszem Grodzkim w dniu jego urodzin spowoduje, że szybko będziemy procedowali nad ustawą, bo tego po prostu potrzebuje Polska, tego potrzebują Polacy, bo w Polsce potrzebny jest spokój, potrzebny jest wybór prezydenta i skoncentrowanie się na walce ze skutkami pandemii. A może jeszcze jednym słowem, proszę Państwa, no, trzeba powiedzieć wprost, że to, że wybory się nie odbyły w pierwotnie zaplanowanym terminie 10 maja, również wynika z tego faktu, jak nad ustawą o wyborach pracował Senat. No jednak mieliśmy do czynienia z niespotykaną obstrukcją. To zaklinanie rzeczywistości, że w Senacie toczyła się jakaś pogłębiona debata nad ustawą przez 30 dni, no to jest gra pozorów. Chodziło o to, ażeby właśnie storpedować wybory. Teraz wychodzimy z kolejną ustawą, z kolejną propozycją i jeżeli po raz kolejny większość senacka chce pogłębić ten chaos wyborczy, chaos konstytucyjny, no to podejmuje to ryzyko z całą odpowiedzialnością skutków takiego działania, skutków antypaństwowych. W tym momencie, jeśli chodzi o sprawy konstytucyjne, polityczne, wybór pana prezydenta jest najważniejszą sprawą państwową. Jest to głowa państwa, odpowiada za ciągłość władzy w Rzeczypospolitej, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Dodatkowo ta stabilność polityczna jest absolutnie konieczna w związku z tym, że zmagamy się cały czas z pandemią koronawirusa. Więc tutaj już mój apel jako tak zwanego marszałka INSPE, kandydata na marszałka, ażeby większość senacka na czele z panem marszałkiem Grodzkim rzeczywiście zaczęła się kierować odpowiedzialnością za Polskę. Anna Józefowicz, Radio Z. Ja jeszcze, panie marszałku, do pana marszałka Karczewskiego mam pytanie. Chciałabym uściślić, czyli rozumiem, że jeżeli mówi pan o tym, że szpital pana na pana czeka, czyli czynnie wróci pan do pracy, czy ta pana decyzja też oznacza złożenie mandatu, czy nie? Czy zostanie pan senatorem? No, pani redaktor, bardzo wyraźnie mówiłem, że zostaję politykiem, zostaję senatorem. Mogę zażartować, że INSPE szeregowym senatorem. Będę aktywny na tyle, ile będzie ta rola zwykłego senatora tego wymagała. I tyle. A pracę będę wykonywał, jeszcze nie wiem w jakim zakresie, nie wiem w jakim obszarze. Nie wiem również, czy na pewno w tym szpitalu, czy w innym. W tym pewno tak, ale również mam propozycje z innych szpitali. Ale czyli co, takie dyżury między głosowaniami, na przykład posiedzeniami Senatu, pan przewiduje? Panie redaktor, ja pracowałem w okresie, kiedy byłem wicemarszałkiem, tak naprawdę tylko w święta, w piątki, w soboty i w niedzielę. Pracowałem kosztem swojej rodziny. Pan Szczerba, który pewno zazdrości, bo nigdy nie mógł wykonywać takiej pracy, nie pracował. Ja w tym czasie, kiedy inni odpoczywali, pracowałem. Jestem z tego dumny. Być może to będzie taka forma pracy. Jeszcze tego nie wiem. Jutro będę podpisywał pierwsze umowy.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia.